Fred, I'm making a five ball on Howard. Latem 1993 roku 4-letni Derrick Robbie został zamordowany przez Erika Smitha. W małej wiosce Savona na północy stanu Nowy Jork brutalnie zamordowano młodego chłopca. Później aresztowano nastoletniego sąsiada. Fala wstrząsów wywołana niepokojącą sprawą rozszerzyła się na cały kraj. Zabójstwo Derricka Robbie, a następnie proces i skazanie Erika Smitha znalazły się na pierwszych stronach gazet. Ta emocjonalna saga ponownie znalazła się w centrum uwagi, gdy wyemitowano odcinek magazynu CBS 48 Hours, badający śmierć Derricka, wpływ na jego rodzinę i społeczność wraz ze zwolnieniem warunkowym Smitha po prawie 3 dekadach spędzonych za kratkami. Derrick był 4-letnim dzieckiem, które mieszkało w wiosce Savona w centralnym hrabstwie Steben, tuż przy drodze krajowej numer 17. Jego rodzicami byli Dale i Doreen Robbie, którzy do tej pory mieszkają w okolicy. Derrick był cudownym dzieckiem według matki, najstarszym z dwójki dzieci i często lubił brać udział w programach rekreacyjnych w pobliskim parku. Erik Smith, obecnie 42-latek, miał zaledwie 13 lat w chwili śmierci Derricka i również mieszkał w Savonie. Smith dorastał w trudnym środowisku i był zastraszany przez kolegów z klasy. Za moje uszy, okulary, bycie niskim, za rude włosy, za prawie wszystko miałem kłopoty, zeznał podczas ostatniego przesłuchania przed Stanową Komisją do Spraw Zwolnień Warunkowych. Smith przyznał się znacznie później do nierozwiązanych problemów z gniewem, które wynikały z lat złego traktowania. Kiedy i gdzie zabito Derricka Robbie? Derrick szedł ze swojego domu do pobliskiego parku w Savonie 2 sierpnia 1993 roku, gdzie planował wziąć udział w programie rekreacyjnym. Smith spotkał go po drodze i zwabił w odosobnione miejsce, po czym bił go, dusił i wykorzystywał seksualnie. Ze względu na bliskość Savony do głównej autostrady, początkowo pojawiły się powszechne spekulacje, że Derrick został zabity przez jakiegoś bezimiennego włóczęgę przejeżdżającego przez miasto. Tydzień po odkryciu ciała Derricka rozpoczęło się intensywne polowanie na jego zabójcę. Natychmiast założono, że zabójcą Derricka był dorosły spoza miasta. Podczas gdy zaniepokojeni rodzice w Savonie trzymali swoje dzieci w domach, policja zaczęła szukać potencjalnych podejrzanych i informacji, które mogłyby doprowadzić do aresztowania. Smith przyznał się do morderstwa członkom rodziny. Dlaczego Smith zabił Derricka? Sam Smith powiedział Radzie do Spraw Zwolnień Warunkowych, że nosi w sobie wiele gniewu z powodu emocjonalnego i fizycznego znęcania się, którego doznał w domu, oraz przemocy, którą znosił w szkole. W dniu śmierci Derricka Smith powiedział, że był już w złym humorze, kiedy jechał na rowerze na program rekreacyjny w wiosce Savony. Gdy dojechał, okazało się, że nie jest jeszcze otwarty. Zirytowany jeszcze bardziej tą okolicznością, powiedział, że zauważył idącego Derricka i natychmiast postanowił wyładować swój gniew na młodszym chłopcu. Smith został osądzony jako osoba dorosła i skazany za morderstwo 2 stopnia po procesie w 1994 roku w sądzie hrabstwa Steben. Został skazany na dożywocie i przebywał w zakładzie dla nieletnich do 2001 roku, kiedy został przeniesiony do więzienia stanowego zakładu karnego w Woodburn. Po raz pierwszy kwalifikował się do zwolnienia warunkowego rok później. Smithowi odmówiono zwolnienia warunkowego 10 razy, zanim ostatecznie przyznano mu zwolnienie po przesłuchaniu przed Radą do Spraw Zwolnień Warunkowych w październiku 2021 roku. Dlaczego Rada do Spraw Zwolnień Warunkowych zwolniła Smitha? Smith wyjawił głęboki żal z powodu zabicia Derricka, mówiąc, że stał się łobuzem, którego nie lubił w swoim życiu i że Derrick nie zasłużył na swój los. Rada zauważyła również, że Smith miał tylko niewielkie problemy dyscyplinarne podczas pobytu w więzieniu, z których ostatni miał miejsce w 2005 roku. Smith powiedział także komisji, że wiele się nauczył podczas lat spędzonych w więzieniu, w tym jak kontrolować swój gniew i jak doceniać wartość ludzkiego życia.
Smith został zwolniony z Woodburn Correctional Facility w lutym i planował przenieść się do Queens County. Smith powiedział komisji do spraw zwolnień warunkowych, że jest zaręczony z kobietą, która początkowo skontaktowała się z nim, gdy studiowała prawo i prowadziła badania nad systemem wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich. Powiedział też, że ma certyfikaty zarówno na wykonawstwo stolarskie, jak i instalacje elektryczne i prawdopodobnie będzie szukał pracy w jednej z tych dziedzin. Zgodnie z warunkami zwolnienia warunkowego, Smith nie może opuścić stanu Nowy Jork bez pozwolenia. Musi mieć regularny kontakt ze swoim kuratorem i nie może kontaktować się z innymi osobami, o których wiadomo, że są zaangażowane w nielegalną działalność. Jak sprawa wpłynęła na rodzinę Derricka? Dale i Doreen Robby sprzeciwiali się zwolnieniu Smitha za każdym razem, gdy stawał się uprawniony do zwolnienia warunkowego. Naciskali również na ustawodawstwo stanowe, które wymagałoby, aby przestępcy z użyciem przemocy czekali 5 lat zamiast obecnych 2 między przesłuchaniami w sprawie zwolnienia warunkowego, aby oni i inne ofiary brutalnych przestępstw nie musieli tak często wracać do bolesnych wspomnień. Robby początkowo unikali publicznego komentowania sprawy po tym, jak Smith został ostatecznie zwolniony. Postanowili wziąć udział w odcinku 48 Hour, aby porozmawiać o Derricku, a także o pozytywnych rzeczach, które wynikły z tragedii, takich jak nowe boisko do piłki nożnej w Savonie. Kiedy dochodzi do tragedii, możesz przez to przejść z pomocą innych i spróbować skupić się na tym, co nadal jest dobre w twoim życiu, powiedział Dale Robby. Nie jestem tą samą osobą. 4-letni Derrick Robby nie zasługiwał na to, by zostać pobitym i brutalnie zamordowanym 28 lat temu. Eric Smith powiedział komisji do spraw zwolnień warunkowych. Dodał, że czuje głęboki żal do siebie z powodu morderstwa i ma nadzieję, że rodzice Derricka pewnego dnia mu wybaczą. Szereg nowych informacji zostało zawartych w transkrypcji przesłuchania Smitha z 6 października przed Stanową Komisją do Spraw Zwolnień Warunkowych. Smith ujawnił, że jest zaręczony, chce się ożenić i że pracuje nad uzyskaniem dyplomu z krucjaty ewangelizacyjnej i planuje dalszą edukację w przyszłości. Powiedział zarządowi, że planuje zamieszkać z rodziną, dopóki nie znajdzie warunków do życia ze swoją narzeczoną. Warto zauważyć, że co najmniej jeden członek Komisji do Spraw Zwolnień Warunkowych zasygnalizował podczas przesłuchania pozornie nową otwartość na rozważenie zwolnienia, mówiąc: może byłaby to okazja do przeniesienia tego procesu na wyższy poziom. Po tej rozprawie, 11 od czasu, gdy Smith uzyskał prawo do zwolnienia warunkowego, zarząd zatwierdził jego zwolnienie z więzienia stanowego, chociaż faktyczna data zwolnienia pierwotnie zaplanowana była na bieżący tydzień rozprawy. Została jednak przesunięta do czasu zatwierdzenia właściwego miejsca zamieszkania Smitha przez funkcjonariuszy więziennych. Transkrypcja przesłuchania została opublikowana w tym samym tygodniu w odpowiedzi na wniosek sieci USA Today Network dotyczący sprawy wolności informacji. 42-letni Smith miał 13 lat, kiedy zwabił Derricka do odosobnionego obszaru w wiosce Steben Country w Savonie, gdzie oboje mieszkali. 2 sierpnia 1993 roku, zanim go pobił, udusił i wykorzystał seksualnie. Tydzień po znalezieniu ciała Derricka wywołała się intensywna obława na jego zabójcę. Smith przyznał się do zbrodni członkom rodziny. Zapytany przez członka Rady do spraw zwolnień warunkowych na październikowym przesłuchaniu, dlaczego popełnił ten brutalny czyn, Smith powiedział, że była to kulminacja lat emocjonalnego znęcania się jego ojca i bezlitosnego zastraszania przez kolegów ze szkoły. Eric Smith powiedział, że więzienie go zmieniło. Brał także udział w wielu programach i doradztwie podczas swoich lat spędzonych za kratkami. Uczestniczył również w kursie korespondencyjnym w koledżu na Florydzie i pracuje nad uzyskaniem stopnia stowarzyszonego z krucjaty ewangelizacyjnej. Smith powiedział również zarządowi, że planuje kontynuować naukę i zdobywać zarówno tytuły licencjata, jak i magistra. Smith powiedział, że nigdy nie poznał wartości życia, kiedy dorastał. W więzieniu zdał sobie sprawę, że zrobił coś więcej niż tylko powstrzymanie bicia serca Derricka. 2 sierpnia 1993 roku. Myślenie, jakie uzyskałem podczas pobytu w więzieniu, polega na tym, że sam Derrick w przyszłości mógł być lekarzem,
który mógł wymyśleć nową technikę, aby uczynić na przykład operację serca bardziej skuteczną. Mógł być prawnikiem, mógł być nauczycielem, który sprawia, że wraz z dorastaniem coraz więcej jego uczniów staje się lepszymi mężczyznami i kobietami, powiedział. Wszystkie różne rzeczy, które mógł robić zawodowo w tych dziedzinach, odebrałem mu z powodu własnego egoizmu i chęci ataku, zamiast rozmawiać z kimś, kto pomoże panować mi nad swoimi emocjami. Komisarze zapytali go, co by powiedział, gdyby miał okazję porozmawiać z rodzicami Derricka, Dale'em i Doreen Robbie. Starałbym się im przekazać, że rozumiem powody, dlaczego zabiłem ich syna. Nie jestem tą samą osobą, chociaż to samo w sobie nie usuwa ich udręki i bólu. Mam nadzieję przekazać im, że chociaż mam wyrzuty sumienia, do pewnego stopnia zdaję sobie sprawę z głębi ich bólu, nigdy jednocześnie nie wiedząc, jak się czują. Smith wyraził również nadzieję, że w pewnym momencie Robbie mogą mu wybaczyć, chociaż on sam na to nie zasługuje. Dale i Doreen Robbie sprzeciwiali się zwolnieniu Smitha za każdym razem, gdy występował o zwolnienie warunkowe. Wykorzystali morderstwo ich syna, aby forsować bardziej rygorystyczne limity przesłuchań dla zwolnień warunkowych, w tym wymagane od przestępców odczekanie 5 lat zamiast obecnych 2 między rozprawami. Kiedy komisja do spraw zwolnień warunkowych zdecydowała się na zwolnienie Smitha, Dale powiedział, że rodzina nie skomentuje tej sprawy. Członkowie zarządu zasugerowali podczas przesłuchania, że tym razem patrzą na prośbę Smitha bardziej przychylnie. Przeczytałem poprzednie transkrypcje. Przebyłeś długą drogę, rozmawiając o tym przestępstwie, o swoim rozwoju i pracy, którą wykonałeś, i pomyślałem, że może to będzie okazja, aby przenieść to na wyższy poziom. Komisarz Elsie Segarra powiedziała Smithowi. Smith zapewnił również zarząd, że niezależnie od jego wcześniejszych problemów z gniewem, nie jest już zagrożeniem dla społeczeństwa. To, czego brakowało mi w wieku 13 lat, jeśli chodzi o wyrażanie siebie i konsekwentne wyrażanie, zyskałem, odbywając swoją lekcję w odosobnieniu. I nie jestem już zagrożeniem, powiedział. Wśród wielu zdań padło to jedno, bardzo ważne zdanie. Jako nastolatek, który odebrał życie Derrickowi, miałem wiele rzeczy, które we mnie siedziały w środku. Mam pewne umiejętności do pracy nad sobą poprzez komunikację. Przebyłem długą drogę i nadal będę się rozwijał. Nadal będę się uczył i zapewniam, że gdybym dostał szansę, nie tylko udowodniłbym, że nie jestem już zagrożeniem, ale także mógłbym pomóc innym.